jest wiele pytań w stosunku naturalnie do tego, co ćwiczymy. I naturalnie z tymi pytaniami związanych jest też wiele porównań do innych ćwiczeń, tradycji medytacyjnych, religijnych. I w tym kontekście chciałem nam tylko zwrócić uwagę na to, żebyście, jeżeli chcecie się zajmować i medytacjami, i w ogóle tym pytaniem, kim jestem, to myślę, że musimy uświadomić sobie parę rzeczy. Pierwsza rzecz polega na tym, że żyjemy w czasach, to kiedyś też tak było nawet, ale znowu żyjemy w czasach, gdzie w tak zwanej kulturze zachodniej przynajmniej, a ona obejmuje duże części świata w tej chwili, w większości większych miast mamy dzisiaj dostęp do prawie wszystkich religii lub tak zwanych ścieżek duchowych i innych idei, ideologii i konceptów o rzeczywistości. Także w takiej Warszawie, Berlinie czy Nowym Jorku i tak dalej masz właściwie wybór wszystkiego i po części na bardzo dobrym poziomie tej danej nauki. I dlatego nagle dla wielu ludzi, co jeszcze 50-100 lat temu było abstrakcyjne, bo żyło się długie lata przez pokolenia w pewnej narracji, dlatego ona dla wielu osób, ponieważ przekraczała jedno pokolenie, stawała się czymś stabilnym, w sensie, no tak jest, ponieważ tak było. I tak było już zawsze. Rozumiecie? A teraz nagle żyjemy w czasach, że dla wielu z nas jest inaczej niż dla naszych rodziców, a dla naszych dzieci już jest inaczej niż dla nas. I ten fakt, że zmieniamy się już z generacji na generację i nawet większość z nas zmienia się w swojej własnej generacji i przeżyciu, jest czymś bardziej nowym. Rzadko kto 100, 200, 300, 500 czy 1000 lat temu zmieniał się w swoim własnym życiorysie gruntownie co do podstawowych poglądów. Rozumiecie, to nie, przynajmniej to była rzadkość, a nie element stały. Podczas gdy my przeżywamy coś, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu było rzadkością, silne zmiany. I teraz jeszcze nie tylko, że przeżywamy zmiany, bo coś nam się nie podoba i rezygnujemy z tego, tylko nagle jesteśmy w kontakcie z różnymi innymi narracjami o tak zwanej rzeczywistości. I w tym, powiedzmy, w tej ofercie, nazwijmy to w ten sposób, Zen jest jedną z. I powiedzmy tak, jeżeli się popatrzymy na ilość osób, to ona jest znikoma w porównaniu do innych narracji i członków tych narracji. Także Zen jest malutki. Też w buddyzmie jest to bardzo mała linia czy tradycja, jeżeli idzie o ilość osób, która się akurat takim postrzeganiem zajmuje. I dlatego coś jest w tym jeszcze bardzo ważnego, ponieważ zobaczcie sobie, dlatego zajmijcie się uważnie nie tylko samą praktyką ćwiczenia, ale też tą korespondencyjną do niego narracją. Czyli jeżeli interesują Was te rzeczy, to popatrzcie się, co one oferują, dlaczego. Nie tylko wynik, tylko tak jak wczoraj powiedziałem, bo to jest ważne, każda z tych narracji oferuje też i odpowiedź na pytanie, kim jest ten podmiot. Ona kreuje odpowiedni podmiot do odpowiedniego, że tak powiem, do pewnej oferty. I popatrzcie się krytycznie na to wszystko, bo to nie jest, to my nie mamy jako, tak mi się wydaje przynajmniej jako ludzie, szansy dojścia do tak zwanego pełnego obiektywizmu, w sensie, że naprawdę wiemy, jak jest. W tym sensie. I w Zen też jest coś bardzo ciekawego, że być może to jest jeden z, dla mnie, z ważnych argumentów, dlaczego ja nadal w tym klubie jeszcze jestem, że tak zwane, nazwijmy to teraz troszkę z pozwoleniem, ale nazwijmy to tak zwane głębsze wglądy w rzeczywistość, czy w strukturę, czy w rzeczywistość,
doprowadzają nas do stanu, że nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jak to naprawdę jest. A nie, że op, ja teraz wiem. Rozumiecie? Także klub ludzi, którzy mają wgląd w Zen, jest to klub osób, którzy naprawdę wiedzą, że nie mogą wiedzieć. A nie klub osób, którzy wiedzą, jak jest. W sensie, jak kapnąłem się, jak to wszystko działa, czy coś takiego. My możemy zobaczyć, że nie jest tak, jak nam się wydaje, że jest. Ale nie wiemy, jak jest. I to jest bardzo duża i bardzo ważna różnica. Że przebudzenie, to jest przebudzenie z naszych, jak ty powiesz, z naszych hipotez. Ale nie, to nie jest przejście w zrozumienie, jak jest. Rozumiecie? To jest bardzo duża różnica. My możemy doznać, że tak jak nam się wydaje, że to wszystko jest, tak nie jest. Ale nie wiemy, jak jest. I być może, nie wiem, może kiedyś mamy możliwości psychogenetyczne, czy neurologiczne, czy do jeszcze o wiele innych sposobów poznania. Ale jak na razie, tak jak w ostatnich 2-3 tysiącach lat jesteśmy zbudowani, ta możliwość nadal jest ograniczona. Do tego sensu, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ponieważ żeby cokolwiek zrozumieć lub przeżyć, musiałoby to stać się, jakbym to powiedział, czymś, na co możemy patrzeć. Rozumiecie? To musimy to zobiektywizować, żeby powiedzieć, o, ja teraz wiem. Ale jest bardzo trudno zobiektywizować świadomość na przykład, ponieważ my ją używamy już do tego. Rozumiecie? Także jest trudno badać coś, co jest zarazem i narzędziem do badania. To nie jest takie proste. My nie możemy z tego wyjść i stanąć obok i zobaczyć, jak jest. O tym mówię. Nie ma szans. Czyli to, do czego prowadzą nas tak zwane tego rodzaju ćwiczenie, które nazywamy sen, między innymi, jak i w ogóle ta idea sen tego przebudzenia jest to, moment, w którym, czy silniejsze momenty, w którym możemy sobie uświadomić, że tak jak nam się wydaje, że jest, czyli że rzeczy egzystują, są stałe, czy są podmiotowe, w sensie są jakieś esencjalne, czy są ontyczne, czyli że mają byt w sobie, że tak nie jest. Ale my nie pojmiemy istoty bytu jako takiego. Mimo wszystko to przebudzenie jest satysfakcjonujące, ponieważ uwalnia nas od wielu działań, które budują się na, powiedzmy to, problematycznych założeniach. Czyli jeżeli wychodzimy z założenia, że mój byt indywidualny naprawdę jest egzystencją indywidualną samą w sobie, to całe moje życie, budując na tym, będzie miało pewnego rodzaju przebieg. Ja coś chcę, coś nie chcę, boję się zmian, śmierci itp. itd. No bo widzę, że to się jakoś zaczyna, kończy, że to jest... To samo ograniczenie jest jednym wielkim problemem. Dlatego duża część różnych narracji na tak zwanym rynku, powiedzmy idei, które nam się oferuje, duża część narracji stara się nam, powiedzmy, zaoferować rozwiązania, gdzie ten nasz byt oddzielny i czasowy będzie jakoś przedłużony, przynajmniej wieczny. Myślę, że istnieje jakiś sposób przedłużenia jego, że śmierć to nie jest tylko śmierć, że... I to jest w wielu, wielu, że tak powiem, ofertach taki temat. I problem polega tylko na tym, że tego nikt nie sprawdzi. No. Czyli to jest bardzo silna kwestia wiary w to. My mamy następny problem, albo wierzysz, albo nie wierzysz. I tak jak wiecie, zresztą żyjemy w takich kulturach, gdzie wiele instytucji kładzie strasznie silny nacisk na wiarę. I on jest prawie absolutem, sama wiara w to i wszystko zależy od wiary, bo jakoś trudno jest sprawdzić. No. I to jest problematyczne. Tak więc Zen na przykład w tym sensie, jak i buddyzm sam w sobie, nie interesuje się spekulacją, co będzie po śmierci. On się nie interesuje tym wszystkim, tylko jest bardziej, o wiele bardziej pragmatyczny. On się tak jak my zastanawiamy się bardzo często nad tym,
co ja mam robić, i żeby być szczęśliwym, i już biegniemy w poszukiwaniu różnego rodzaju koncepcji lub przeżyć, lub nie wiem, jakiejś pomocy, żeby być szczęśliwym, to oni nagle popatrzyli zupełnie inaczej. A popatrzyli nie, co zrobić, żeby być szczęśliwym, tylko zobaczyli, kto jest tym kimś, kto chce być szczęśliwym. Co jest to ja, które to chce być. Czyli pytanie jest, nim zaczniesz biegać, zobacz, kim jesteś. Co jest to ja? A my zwykle patrzymy się zaraz, w cudzysłowie, na zewnątrz, czyli robimy coś, żeby. I to zdanie jest bardzo ważne, bo ono jest na przykład u mistrza Eckharta tak samo. Jego słynne powiedzenie, ty popatrz dokładnie, kim jesteś, a nie co masz robić. Czyli też zwraca uwagę idealnie na ten podmiot. A dla nas w większości wypadków ten podmiot jest bezdyskusyjny. My uważamy, że my jesteśmy. Rozumiem, wychodzimy cały czas z założenia, że to jest tak jasne i tak oczywiste i obiektywne, że ja jest ja i ja egzystuję jako podmiot działania, myślenia, robienia, że to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji i cały czas łamiemy sobie główkę, co mamy robić. I dlatego to jest dla nas, powiedzmy, troszeczkę trochę nowe lub inne spojrzenie, bo idzie pod prąd sposobu bycia i całego naświetlenia tak zwanej rzeczywistości, która, powiedzmy, już jest wypadkową założenia w ogóle i dowodu na to, że to ja jakoś tam tak istnieje, jak my sobie wyobrażamy, że istnieje. I teraz całe jajo tak zwanego buddyzmu, a potem praktyki sasen polega na tym, że tu się mylimy. Rozumiecie, całe to buduje właśnie na tym, tak jak historyczny Shakyamuni Buddha, jak zaczął mówić o tym tak zwanym swoim przebudzeniu, to wrócił do tych chłopców, z którymi tam wcześniej ćwiczył te indyjskie różne rzeczy i mówił do nich, słuchajcie, to co ja zauważyłem, i teraz ta słynna anatta, nie ma ja, w sensie substancjalnym, to co ja zauważyłem, a to słowo anatta właśnie się deklinuje tak, bo ona ma wiele znaczeń, deklinuje się zarówno podmiotowo, jak i refleksyjnie, jak i posesywnie, czyli on mówi, nie ma ja, dla mnie, moje i tak dalej. W sensie esencjalnym. Kto umrze, kto się narodzi na nowo. Czyli to pojęcie jaźni zostało zauważone jako część integralna działania umysłu, a nie jego podstawą. Rozumiecie? I to jest tak podstawowe i dlatego to tak często przypominam, bo jak przejedziemy, powiedzmy, te żółte światełka, czy te czerwone światełka na tym postoju, to już będą tylko różne kolizje. To sobie możemy siedzieć, to wtedy siedzimy w innym kontekście, powiedzmy, w ten sposób. Rozumiecie? Coś chcemy osiągnąć, nie chcemy czegoś osiągnąć, coś się nam podoba, coś się nam nie podoba. I to jest bardzo ważne, bo mieliśmy dzisiaj też, i to nie raz, właśnie dyskusję, no ja bym chciał spokój wewnętrzny. Ale ja i spokój jest niemożliwe, bo ja jest niepokojem, rozumiecie? Ja jest częścią narracji, czyli musi być narracja, żeby ja było. A nam się wydaje, że ja mogę narrację, że ona istnieje, ja istnieję bez, niezależnie od narracji, tylko zgłupia Frank cały czas ma nawyk myślenia. I potem staramy się go zmusić, żeby nie myślał, myśląc, że to ja zostaję jako coś niemyślącego. Jest tak samo mniej więcej, jak ja bym chciał mieć, pozbyć się, jakby to powiedzieć, zostawić ogień, a nie produkować ciepła. No. Rozumiecie, coś w tym stylu. Bo jest za ciepło, nie podoba mi się, czy się pali i tak dalej, no to zlikwiduje sobie ciepło i zostanie mi tylko fajny, żółty ogień. No. Nie da się. Rozumiesz, że nie mogę mieć, albo no wiesz, no woda jest tam mokra, to ja zlikwiduję wilgoć i mi zostanie woda. Rozumiesz, woda i wilgoć jest, mokrość i woda to jest jedno, a nie coś innego. Narracja i ja to jest jedno, a nie zmienione. Znaczy nie najpierw to, a potem to. Nie ma wilgoci bez wody i wody bez wilgoci, bo wilgoć jest wodą, a woda jest wilgocią. Rozumiecie, w tym sensie. Forma jest pustka, pustka jest formą. I tego typu wgląd jest dla nas bardzo trudny do przyjęcia. I co ciekawe, można powiedzieć, że od pewnego czasu pewnego rodzaju dziedziny
które mają mało wspólnego, czy miały kiedyś mało wspólnego z tak zwanym buddyzmem, czy zen, przynajmniej z różnych innych dróg nagle dochodzą do czegoś podobnego. To znaczy, popatrzcie sobie z innego sposobu, bo też były takie pytania właśnie nad terapią, nad pracą nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli idziecie do jakiejś osoby, która oferuje tak zwane terapię czy psychoterapię, to ta osoba to też oferuje w kontekście swojej narracji. Rozumiecie, jak pójdziecie do buddysty, to będzie narracja X, jak pójdziecie do przedstawiciela Kościoła katolickiego, to ta terapia będzie w narracji tego zgromadzenia. Jak pójdziecie do kogoś, kto jest tam racjonalistą, to będzie taka. Jak pójdziecie do ktoś, kto zajmuje się feminizmem, to ona będzie pod tym kolorem. Ona nie istnieje neutralność w tym sensie. Rozumiecie, to jest bardzo ważne. To znaczy się, że tak też i tak zwane terapie są zawsze kontekstualne w jakiejś narracji. To znaczy się, ona też ma wyobrażenie nie tylko co znaczy być zdrowym, ale co jest to ktoś, kto będzie zdrowy. Dlatego jest bardzo ciekawe zobaczyć, że pojawiają się dzisiaj terapie, na przykład to słynne DBT, światowo słynne Marceline Hen, gdzie koncepcja ja czy jaźni jest na przykład zupełnie inna niż w innych terapiach. I terapie różnią się między sobą nie właśnie, że to jest troszeczkę jakieś inne podejście do ja. To nie jest inne podejście do tego samego ja, tylko jest zupełnie inna koncepcja ja. I jest dużo, pojawiają się teraz całe szkoły i terapie, jak i podejścia na przykład w socjologii, czy w innych, czy w neurologii, które właśnie nagle robią na serio, że jest, znaczy nie wychodzą z założenia obiektywnie egzystencji tam jakiejś jaźni poza częścią narracyjną. I cała praca, czy całe prace nad tym są już inne. Rozumiecie, to jest ciekawe i podejście do tego jest właśnie ciekawe. I dlatego tu się zmienia w tej chwili też i bardzo dużo, i dużo z tych prac kończą się pośrednio lub bezpośrednio w pewnych postawach bardzo znanych, w cudzysłowie, w pewnych, nie we wszystkich, ale w pewnych szkołach buddyjskich, czy odnajdują się w podobnych, właśnie nie przyjmując już stałość podmiotu. To jest punkt neuralgiczny tych całych postrzegań i też punktem neuralgicznych w naszym ćwiczeniu tutaj. Ale nadal jest bardzo trudno, jakby to powiedzieć, udowodnić to w taki sam sposób, jak możemy to jakoś matematycznie czy inaczej, ale jest coraz ciekawiej, ponieważ właśnie te narracje też i naukowe, czy sposób podejścia biorą to coraz silniej pod uwagę z braku możliwości udowodnienia egzystencji podmiotu samego dla siebie. To jest jeszcze trudniej do udowodnienia niż jego brak podmiotowości. Także tu nas oczekują jeszcze zupełnie ciekawe historie, ale chciałem Wam tylko zaostrzyć uważność, będąc na rynku różnych i przeróżnych ofert, żebyście po prostu zajęli się tym dokładniej i krytyczniej. Też i tym tak zwanym buddyzmem. To nie jest to, że to jest absolutyzm, tylko to jest też pewien sposób ludzkiego poznania. Nie więcej, nie mniej ludzkiego poznania. I jest bardzo możliwe, że można się mylić. Natomiast to nie jest absolutyzm w tym sensie. Jak na razie w odróżnieniu do wielu innych narracji akurat pewne części postrzegane, powiedzmy, w tych ćwiczeniach, czy w postrzeganiu, empirycznym postrzeganiu i studium świadomości, czym zajmował się Zen i wiele innych tych praktyk, pokrywa się bardzo dobrze z tym, co dzisiaj wynajdujemy. Ale to nie znaczy, że nie można się mylić. Tak więc to, co mówiłem, że nawet te głębokie różnego rodzaju wglądy, one odbywają się mimo to w naszej ludzkiej strukturze, czyli w tym, do czego jesteśmy zdolni. A pojemnik naszej struktury jest bardzo szybko zajęty i jest dosyć ograniczony. To zostało zauważone w Zen, tak jak Joshua, słynny mistrz Zen z VIII wieku, zawsze to powiedział kiedyś, że najgłębsze możliwe oświecenie to jest tak, jak popatrzeć przez słomkę w kosmos. No.
to jest po prostu mini. Ale dla nas jako ludzi jest wystarczające. Rozumiesz, nie wystarczy dziennie butelka wody, ja nie muszę mieć całe morze, żeby żyć i być szczęśliwym. A powiedzieć, jak zrozumiałem całe morze, byłoby za dużo. Ale to trochę już jest dużo i wystarczy. Czas od czasu nawet się wykąpać i wypluskać, to też już wystarczy. Ale nie jesteśmy stworzeni, żeby pływać cały czas w morzu, czy kąpać się i obserwować to na 10 tysięcy metrów pod wodą, albo coś takiego. Także są, mimo to, pewnego rodzaju, jesteśmy ograniczeniem. Ale jest możliwość i na tym polega też nasze ćwiczenie. Właśnie ono ryzykuje odgraniczenie. I lekkie odgraniczenie to już jest dużo. Bo zmienia kompletnie narrację. To znaczy, że nasza narracja, ona jest silna ze względu na powtarzanie się jej. My cały czas powtarzamy coś podobnego. Jak popatrzycie się na tak zwaną naszą codzienność, to ona jest bardzo, bardzo zautomatyzowana. Rzadko dzieje się coś nowego, jak się coś już stanie nowego, no to zaraz jesteśmy Jezus Maria. Potem zobaczymy, co się dzieje. Na szczęście. Ale my się cieszymy i jest fajnie, że jest powtórka. Dlatego też samo słowo tożsamość ma to w sobie, bo jest to samo, tożsamość. My, powielając się bardzo w tych samych nawykach cały czas, myśląc często to samo, popadamy w ułudę stałości. Rozumiecie, ona się tworzy poprzez ciągłe powtarzanie i jeżeli my to robimy to samo i jeżeli nawet nasze społeczeństwo bierze udział w tej samej narracji i robi to większość, to nam się wydaje, że to jest prawda. Ale większość to jest większość i większość może się też mylić, to nie jest żaden problem, bo większość nie jest prawda, tylko większość jest tylko i wyłącznie rozpowszechnioną opinią, a nie prawdą. I bardzo szybko jesteśmy szczęśliwi, że większość też tak myśli. Albo boimy się coś powiedzieć, będąc tam wyjątkiem. Także całe nasze ćwiczenie ono jest bardzo empiryczne. To nie jest jakaś wiara, to nie jest zmuszanie kogoś do czegoś, to nie jest też jakaś wielka metafizyka. Tu jest buddyzm bardzo pragmatyczny. Jest pytanie, kto cierpi? Na czym to polega? Na czym polega fenomen tak zwanego cierpienia? I studium tego, żeby dogłębnie zobaczyć, kto to właściwie jest, na czym polega to ja, któremu się wydaje, że cierpi. I to jest fokus. To nie jest pytanie, czy istnieje, na przykład jak wiele osób mnie pyta, czy istnieje Bóg, czy nie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, albo nawet żeby je zadać, to musisz właściwie już wiedzieć, co to jest Bóg. Żeby zapytać, czy on jest, czy nie, to musimy w ogóle wiedzieć, co to jest, czy kto to jest. I dlatego tego rodzaju pytania są bardzo trudne i w pewnym sensie prawie że abstrakcyjne, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my sami sobie to wszystko wymyślamy. Pytamy się o coś, co myśmy właściwie wymyślili, bo jak ja się pytam, no dobrze, ale powiedz mi, co to ma być, to ci powiem, czy to jest, czy nie, czy ja to widziałem, czy nie. No i tu zaczyna się problem, bo trudno nam będzie dosłownie zdefiniować Boga, bo wtedy mówimy o kimś, o którego egzystencję się niby pytamy, ale jesteśmy zmuszeni go zdefiniować, żeby się o niego pytać, czyli musimy mieć jakieś wyobrażenie. I znowu jesteśmy przy naszym stworzeniu, wyobrażania tego i innych. Także zauważcie sobie, w których wydziałach, czy w których klocki bawi się Zen, czy w których obszarach on się znajduje i które obszary nie obsadza. Ze względu na brak możliwości poznania. Czyli nie ma spekulacji na temat, co będzie po śmierci, nie ma spekulacji, dlaczego w ogóle istnieje byt, ponieważ nie ma na to odpowiedzi, które można zweryfikować. Ale to, co możemy przeżyć tutaj, jest po prostu dosłownie do przeżycia. To może każdy z nas jest w stanie zmienić perspektywę swojej tożsamości. To nie jest znowu aż taką wielką filozofią, chociaż to nie jest łatwe, biorąc pod uwagę siłę nawyku. To jest problem, bo siła nawyku jest siłą nawyku i dla nas jest bardzo trudno, jak widzicie, siąść i po prostu tylko siedząc
siedzieć, nie robić specjalnie nic, bo my cały czas jesteśmy zajęci czymkolwiek. I dlatego szukamy sobie zajęcia, ale jak zobaczcie sobie, to słowo jest fajne. To słowo nie mówi, że robisz coś, co jest potrzebne, tylko jesteś zajęty. Zajęty to znaczy, nie możesz przyjąć nic innego i nowego, bo jesteś zajęty. Rozumiecie? Słowo w wielu językach jest podobne, tak? I nawet je mamy, przelewamy je na wiele czynności, mówimy, znalazłeś sobie już jakieś fajne zajęcie. To jest tak, jakbyśmy nie mogli wytrzymać nie robienia nic. To jest ciekawe. A akurat tu jest najważniejszy punkt tego, do czego chcą, na co nam chcą zwrócić uwagę, że to, co cały czas zastawiamy, czyli zajmujemy czymś, chce być postrzeżone, czyli tam, gdzie mamy tą tak zwaną pustkę lub brak, być może to nie jest właśnie pustka lub brak, tylko to jest coś, co nie może być złapane tak, jak my to mamy w sposób poprzez wyobrażenie, odczucie lub emocje. Czyli nie jest podmiotem czy obiektem do czegoś. I budzi nawet lęk. I my mamy nawet w tradycji chrześcijańskiej na to terminus technicus, tak zwany horror vacui, który jest w chrześcijańskiej duchowości właśnie takim pojęciem, powiedzmy, terminus technicus, horror vacui, lęk przed pustką. I dlatego bardzo chętnie się czymś zajmujemy, bo ten lęk jest dla nas problematyczny. Ale w tym koncepcie tego horror vacui, czy tego zajmowania się, to co my tutaj robimy w tej chwili jest właśnie nic innego, jak pozostanie przy tym nie coś. I zaryzykowanie niezajmowania go czymś, niezajęcia się czymś, co ja nazywam stworzeniem nowej narracji. Bo czy my coś robimy fizycznie, czy sobie to wyobrażamy, już jesteśmy czymś zajęci. Obojętnie, czy to leci tu, czy leci faktycznie, rozumiecie, to nie gra w żadnej roli. Jesteśmy znowu zajęci i jest znowu coś. Dlatego dla nas, jak zobaczycie też i w ćwiczeniach duchowych, czy propozycjach, szczególnie tutaj Taulera, który jest, nazwijmy, takim pewnym spadkobiercą mistrza Eckharta, to on bardzo często ma takie bardzo, bardzo ciekawą jedną z swoich wypowiedzi. On mówi, że cały nasz problem polega na tym, że my chcemy być zawsze kimś lub czymś. Chcemy być więksi, mniejsi, lepsi, gorsi, ale czymś. Nikt nie chce być niczym. A i potem mówi dalej, ale całe zagłębianie się w rzeczywistość i cały Bóg jest niczym, nie coś. I spotkanie się z tym jest tylko przez własną nicość. A tego nikt nie chce. I dlatego to jest tak męczące i to trwa tak długo, jeżeli w ogóle się tym zajmiemy. I to jest ta dwójka, Eckhart i Tauler, podchodzą troszeczkę względnie dosyć blisko nazwijmy to, do narracji czy konceptualizacji tej postawy, którą mamy w Sasen. I widzicie, że my cały czas chcemy kimś być. Obojętnie kim, ale kimś. Naturalnie nie, że robimy to, tylko nam się wydaje, że my już tym jesteśmy, bo nie zwracamy uwagi, że my cały czas myślimy. Cały czas. I myśląc się tworzymy cały czas. A nam się cały czas wydaje, że ja jestem ja i myślę, i ja, że zasen mi pomoże tylko nie myśleć. To, co ja wczoraj mówiłem. Dlatego wielu z nas, i to na tym wczoraj skończyłem tetejszą, żeby nie ryzykować wszystkiego, wycofuje się w tak zwaną pozycję obserwatora. I to jest znowu fajne jajo, bo obserwator to jest znowu sposób myślenia. My nie obserwujemy, tylko my myślimy. Jak ty mówisz, ja się obserwuję, albo ja obserwuję moje myślenie, to jest fajne. Gramatycznie. Ale w rzeczywistości to jest niemożliwe. Ja się nie mogę obserwować. Bo ja nie mogę się odłączyć od siebie, stanąć obok i się na siebie patrzeć, rozumiecie? To jest niemożliwe. Czyli ja mogę tylko bardzo szybko myśleć o tym, co mi się wydaje, że ja jestem. I to jest patrzenie się na siebie.
I ponieważ to tak szybko leci, my tego nie odróżniamy. Dlatego jest bardzo ciekawe właśnie z biegiem czasu, jak człowiek troszeczkę posiedzi, co powoduje z powodu braku nowych impulsów, że możemy i te wszystkie senności i nudy i tak dalej, że w końcu zaczniemy widzieć i patrzeć, jak to wszystko jest i powstaje. I dopiero jak myśli, narracja się zwolni, to dopiero widzimy, jak ona działa w ogóle. A ponieważ ona jest w tej chwili tak szybka i my, utrzymując się samych, cały czas ją produkujemy, nie widzimy jej jako takiej. Znaczy nie czujemy, jak to się wszystko tworzy. I dlatego dla nas sasen jest problematyczny, bo zagrażający i uciekamy właśnie w tego obserwatora często. I dlatego nie obserwujcie myśli, bo to nie jest możliwe w tym sensie. My cały czas myślimy. Nie obserwujcie się, bo to jest cały czas myślenie. Zaryzykujcie, jeżeli chcecie wejść w to doświadczenie tej nieperspektywy, czy doświadczenia tej nienarracji przez moment, to musimy być tak obecni przy czymś, żeby naturalnie nie zasnąć, tak obecni na przykład przy czymś, co nie trzeba robić. Tu wchodzi w grę oddech. Jesteś tak jednym z oddechem, nie chcesz przepaścić żadnej części tego procesu nazywanego oddechem, będąc tak przy nim, bo on się w tej chwili dzieje, nie musząc go robić, czyli cała twoja uważność jest połączona z tym wydechem, aż do ostatniego tchu. I znowu wdech, i znowu jesteś tak uważnie przy nim, nie żeby go kontrolować, nie żeby go robić, nie musimy, bo to system wie, jak to robić, ale że być może będąc tak przy tym, zapomnisz stworzyć jakąś narrację. Jeżeli ja mówię, ty jesteś przy tym, to ja nie używam podmiotu egzystencjalnego ja lub jaźni, tylko dla mnie w tej chwili ty jesteś przy tym jest tylko tak zwanym podmiotem gramatycznym. Nierealnie egzystencjonujący. Rozumiecie? To jest duża różnica. Mówiąc ja oddycham, to ja w zdaniu ja oddycham nie jest czymś, co oddycha. Bo bez oddechu nie ma ja, a nie na odwrót. Rozumiecie? To jest kompletna abstrakcja mówić ja oddycham. Nie przyjdzie następny oddech, nie ma ja, a nie na odwrót. My jesteśmy wynikiem oddychania, a nie tymi, które go robią. Dlatego w tych wszystkich kontekstach ja robię, ja myślę i tak dalej, ja jest tylko tak zwanym podmiotem gramatycznym, a nie realnie egzystencjującym. To znaczy my go tworzymy w słowie, tworząc przez to pewnego rodzaju organizacyjne różnice, a nie, że tym odpowiada jakoś realnie egzystencjująca rzeczywistość. I tu są właśnie w całym poznaniu, w postrzeganiu, w dokładnym postrzeganiu, jak się przejawia tak to, co nazywamy rzeczywistością, tu właśnie ma pewnego rodzaju zasługi, czy przynajmniej powstaje to, co nazywamy zen. To jest praktyka tego, w sensie bardzo dokładne przeżywanie powstawania przejawień, że tak powiem. I to, przeżyć to nas uwalnia, bo wtedy mamy to przeżycie, że to Bogu dzięki nie jest tak, jak nam się wydaje, że jest. I to przeżywa zwykle nasz system jako rozluźnienie, ponieważ trzymanie się pewnych narracji i z tym związanymi, one są zawsze budowane na lękach, cała narracja, chcę, nie chcę, lubię, nie lubię, ale nie chcę dlaczego? No bo wcześniej czy później się czegoś boję. Rozumiecie? Lubię to, no bo nie lubię tego, czyli zostałbym dłużej przy tym, co nie lubię, no to się czuję nie. Rozumiesz? Aż niekiedy do bólu. Czyli całe nasze narracje, zresztą psychosomatycznie z przeszłości, zbudowane są na obcowaniu się właściwie z bólem. I to jest ciekawy fenomen, że my uciekamy naturalnie od bólu z jednej strony, z drugiej strony, żeby jakoś życie toczyło się w pewnym sensie dalej. Systemy chcą żyć, są przejawem życia. A zamknięcie ich w narrację ja i moje powoduje cierpienie, ponieważ ta narracja jest bardziej statyczna w porównaniu do przepływu tego wszystkiego. I z tego powodu jest duże cierpienie, ponieważ ja i moje pachnie statyczną czymś, no tak jestem, ja tak jestem i chcę, żeby tak było, no ale świat jest jaki jest.
i czy on weźmie pod uwagę twoje życzenia, to to jest zupełnie inna zabawa, zwykle tego nie robi. Rozumiecie, dlatego mamy cały czas walkę i myśmy zdecydowali się w naszych narracjach często powiedzieć, no to podbijamy sobie świat tak, jakbyśmy go chcieli. Nie zrobiliśmy to i robimy to i teraz nagle widzimy raz, że to jest dosyć trudne, wymaga bardzo dużej pracy i nakładu energetycznego. Dwa, rachunek za to być może zaczynamy dostawać jeszcze w bardziej silny sposób, to znaczy się, że robimy sobie dla naszej wygody, ale cena za to być może będzie bardzo wysoka, nawet za wysoka, także ta nasza wygoda może doprowadzić i do tragicznych konsekwencji. A więc my nie jesteśmy panami tutaj. I dlatego nieumiejętność postrzegania, nieumiejętność wczuwania się w to wszystko i dokładnego postrzegania, jak to wszystko działa, doprowadza nas w sposób brutalny do zagrożenia własnej egzystencji. Inaczej mówiąc, zresztą to Eckhart mówi, jak i wielu innych, my za szybko coś robimy. Popatrz dokładnie, jak jest, nim zaczniesz coś robić. A my zaraz coś zrobimy, bo właśnie nam się wydaje, że te czyny są takie ważne, że to dla nas będzie lepiej, że to dla innych będzie lepiej. Ale wszystko to już, ja Tobie muszę pomóc, we wszystkim tym już jest gotowa koncepcja kogoś, czegoś, braku i że my wiemy znowu, o co chodzi i że my wiemy, na czym polega pomoc i szczęście i tak dalej, i tak dalej. I powiedzmy inaczej jeszcze, my jesteśmy za szybcy, i za mało dokładnie. I na tym polega właściwie ten typ tak zwanej duchowości. Zresztą Stosyn bardzo na to nalega. Posiedź i zobacz, jak jest. Dokładnie. Nim chcesz zmienić świat. Jak chcesz go zmienić na lepsze, to musisz wyjść z założenia, że on jest niedobry. Rozumiecie, to jest automatyczne. Żeby poprawić świat, musisz wyjść z założenia, że on jest niedobry. I to wcale nie jest takie proste. Bo jak popatrzysz sobie, czy on jest dobry, czy niedobry, większość problemów, które mamy, które nas dręczą, są stworzone przez nas. I my sobie i innym je tworzymy. I co jest straszniejszego jeszcze w tym całym jest, też możemy sobie przyznać się przynajmniej do tego, że większość męk, które sobie wspólnie zadajemy, cały czas są w imię jakiejś poprawy czegoś. Rozumiecie, wszystkie rewolucje, wszystkie wojny zawsze chciały doprowadzić kogoś do czegoś lepszego. Zawsze w imię jakiegoś wyższego, lepszego dobra, w imię jakiejś lepszej, większej przyszłości, coś takiego. I czy droga do tego była aż taka prosta, czy ile milionów ludzi musiało poświęcić życie i zostało wymordowanych tylko w imię jakiegoś lepszego bytu, to jest tragiczne. I nie możemy stwierdzić, że dzisiaj się coś w tym zmieniło specjalnie. Wiele narracji nadal uważa się za lepsze i uważa za rzecz bardzo integralną swojej własnej narracji w jakikolwiek sposób przekonać innych, żeby oni brali udział w naszej narracji. I środki do tego do dzisiaj nie są zbyt ciekawe, żeby tu bardzo dyplomatycznie powiedzieć. Ale to jest ciekawe, ponieważ pępkiem narracji, naszych narracji jest uczucie stałości bytu, czyli my musimy tą narrację powielać, bo tak tworzymy się w niej. Ona jest, my jesteśmy tą częścią tej narracji, jak powiedziałem. Ale żebyśmy byli jeszcze bardziej stali i jeszcze bardziej pewni siebie, muszą wszyscy w tej narracji brać udział, bo wtedy mamy wrażenie, no tak naprawdę jest i my tak naprawdę jesteśmy. Musimy podbić dosłownie cały świat. I wiele jest instytucji polityczno-religijnych, które tak chcą i to robią. Wiele też jest, czy są niektóre nawet, które oddzielają się od świata, mówi tylko my, a wy nie. Na przykład idea żydostwa polega na oddzieleniu się. My jesteśmy narodem wybranym, nie wy. Dlatego żydostwo na przykład nie jest religią misjonującą w tym sensie, ponieważ oni czują się jako naród wybrany per se i Żydem nie można zostać, bo się chce na przykład.
jeżeli jest, to jesteś prozelitą, to zawsze jest taka druga jakość, że tak powiem. Ta narracja jest troszeczkę inna, ale też na tyle silna, że w tej narracji walka jest, jak widzicie zresztą politycznie do dzisiaj, też jednym z nurtem, bo to my i nasza, automatycznie. My i nasza ziemia, czy nasze, bo zostało to nam dane i te siły też tam istnieją i też są, jak możemy powiedzieć, dosyć konfliktywne. A w religiach ich otaczających narracje są inne, czyli jakiegokolwiek podboju, bo znowu rozszerzenie naszej narracji jest nagradzane właśnie w narracji tego. Także skomplikowane i ma w sobie cały czas, już nie tylko zalążek, ale całą machinę powodowania nowych konfliktów i nowych bóli. I to zawsze w jakimś imieniu jakiegoś większego niby dobra, co samo w sobie jest dosyć często tragiczne, biorąc pod uwagę, ile milionów ludzi te wszystkie potyczki już w ostatnich 2000 czy 3000 lat wszędzie na świecie kosztowały i nie widać, żeby był koniec tego. Nadal siedzimy po uszy w tego rodzaju konfliktach, nawracania się nawzajem, cały czas na coś lepszego, będzie wszystko cacy, jeżeli i tak musi być, bo te wszystkie takie imperatywy, które sobie robimy. A więc powróćmy do naszego ćwiczenia, powróćmy, jak chcecie się w tym zająć, jest to mniej spektakularne w tym sensie, tutaj Zen nie ma tej tradycyjnej narracji właśnie. Jak zobaczycie sobie wszystkie te interakcje nauczyciel-uczeń czy coś takiego, to są właściwie całkowitym częstym przerywaniem narracji. Właśnie idealnie na tym to polega, żeby nie wejść w narrację. Bo ta narracja znowu powoduje uczucie tej pewnej tożsamości czy tego ja. I cały czas oni w różny sposób tylko i wyłącznie chcą tą narrację rozwalić. Niektórzy to robią bardziej dyplomatycznie, niektórzy to robią bardziej brutalnie, w zależności od kultury i do tego, co można było. I na koniec są te dwa słynne takie przykłady może. Kogoś, kto to robi w sposób bardzo dyplomatyczny, to na pewno był Joshu, słynny mistrz Zen. Chiny, zresztą to miasto do dzisiaj się tak nazywa, Chao Chu, i ten klasztor jego istnieje, na jego grobie, to taka pagoda, duża, jest VIII wiek, tam mieliśmy też przekaz naszej darmy z Chin. I Joshu był słynny, ponieważ on był słynny, tak się mówiło, słynny z tego, że on bardzo cicho mówił. On ani się dał, ani wrzeszczał, ani tam robił, tylko bardzo cichutko zawsze odpowiadał. I dożył tam słynnych swoich 120 lat prawie. I on długie lata właśnie praktykował, żeby się upewnić, jak on to fajnie mówi, czyli on zaczął nauczać, jak miał ponad 80 dopiero. I jest taki jeden, tylko zobaczcie ten właśnie taki bardzo subtelny sposób przerywania tworzenia narracji. Czyli on stoi w klasztorze, obok niego tam jego jeden z tych mnichów i przychodzi jakiś nowy mnich i mówi: mistrzu, ja przyszedłem do tego klasztoru i proszę cię o pouczenie. A Joshu mówi: idź i napij się herbaty. Teraz przychodzi następny i mówi: słuchaj, już jestem długo w tym klasztorze i cały czas nie rozumiem, o co chodzi. W tym no, jaka jest ta darma? On mówi: idź na misję. I ten mnich, który obok niego stoi, mówi: Joshu, przychodzą do ciebie ludzie z różnymi pytaniami, a ty cały czas mówisz: idź na misję. Proszę patrzeć, mówi sobie: idź na misję. Znaczy, to jest subtelne przerywanie cały czas tej narracji, chcę, musi być i kim jestem, znaczy w ogóle co jest i tak dalej, czyli tworzenie jakiegoś sensu, w którym my znowu jesteśmy w tym poczuciu ja. Brutalniejszy jest Rinzai, Lin Chi, którego spadkobiercą między innymi ja jestem w 46 generacji, to jest klasztor obok Joshu, ten sam czas mniej więcej, znali się. Rinzai był takim raczej bardziej wariatem w sensie. Szczęście, przychodzi mistrz do niego, taki jak teraz nasza, kłania się i mówi: proszę o naukę. To Joshu staje i rybku. On kompletnie skonsumowany wraca do na swoje siedzenie i mnich obok niego mówi: dlaczego mu nie podziękował? Wiesz, i tylko, to jest cała narracja Zen. W całych kłanach macie tylko i wyłącznie interakcję, która doprowadza do zastopowania narracji. Przy pełnej świadomości.
przypełnić, to jest bardzo ważne, żeby się kapnąć, co ona tworzy, a co nie tworzy, nazwijmy to w tym sensie. I tu jest cały klucz tego zen, a nie właśnie filozofowanie i tak dalej, bo to właśnie tworzy to, to coś i ja. Jest nieodmienne. Narracja i ja jest jednym. Myśląc, tworzymy wszystko. Dlatego będzie się często mówił właśnie, wszystko jest wytworem umysłu. I tak jak w śnie, wszystko, czyli cały koszmarek albo cały fajny sen, ale z tobą łącznie. Nie możesz śnić bez siebie. Rozumiecie? Nie ma tego. Ty jesteś tym punktem, który tworzy się we śnie tak samo i na jawie, tym zwanym naszej jawie, gdzie dalej śnimy w tym sensie, czyli produkujemy narrację, którą częścią integralną jesteśmy. Dlatego to całe ryzyko będzie nadal na tym polegało, zaryzykowanie bycia tak obecnym, tak przy oddechu, że po prostu skruszy ci się nawyk narracyjny przy pełnej świadomości. To już może wystarczyć, żeby się kapnąć, że być może ta cała nasza rzeczywistość troszkę inaczej się przejawia, niż jak nam się poprzez tylko powielanie nieświadome pewnych nawyków cały czas wydaje. Przeżywając to byłoby już dużo, bo efekt tego jest względnie fajny i to w zależności właśnie od siły tych byłych starych. To jest tak, jak ktoś ma straszny koszmar, to wtedy się chętnie budzi. Ktoś ma mniejszy koszmar, to się niechętnie budzi. I tu jest to powiedzenie też Jezusa często, że dla bogatego jest trudniej się obudzić, ponieważ jego sen jest przyjemniejszy. Dlatego w tym kontekście mówi, że mu trudniej wejść do Królestwa Niebieskiego, ponieważ on sobie może zrobić bardzo przyjemny sen. Dla kogoś, kto cierpi, którego życie jest trudniejsze, jest łatwiej, w cudzysłowie, zagrać tą kartą i zaryzykować ją, bo i tak mu się, powiedzmy, nie podoba. I w tym kontekście zawsze jest używane też i w zen bardzo podobnie. Dlatego nazwijmy to tak zwane w cudzysłowie bogactwo i w tym sensie jest trudniejsze nie moralnie, tylko po prostu, bo ono zresztą jest gromadzone dla zapewnienia kontynuacji narracji. Rozumiecie? Bo obojętnie im więcej masz pieniędzy, tym prościej ci jest stworzyć w różnych sytuacjach kontynuację narracji. Że jakoś będzie dobrze. Zawsze sobie coś możesz kupić, zrobić, załatwić. Jak tego nie masz, masz konfrontację cały czas z kruchością narracji i kruchością bytu. Podczas gdy środki finansowe akurat ją gładzą i masz kontinuum narracji. I dlatego właśnie te powiedzenia w tym typie. To nie ma nic przeciwko pieniędzy, czy przeciwko używaniu tego jako środka tam płatniczego, czy jako środka organizującego społeczeństwo. I tu ma Buddha nawet ciekawe, jak się mówi, tips w sensie... Jak? Wskazówki, jak się obchodzić z pieniędzmi i tak dalej. I to nawet nie głupie do dzisiejszych czasów, bo możemy sobie parę użyć. Będąc kimś, kto nie zatrudnionym akurat w korporacji, bo to wtedy tego nie było, ale pracującym na własny rachunek, to dosyć mądrze mówi na temat pieniędzy. Także tu nie chodzi o to, czy mać nie, tylko właśnie funkcję pieniądza. Dlatego być może znowu od pewnych stuleci pieniądz stał się bardzo ważny dla nas. I rozwinęliśmy właściwie pieniądz od XV-XVI wieku. Do tego czasu dla wielu ludzi on nie miał tego dostępu, nie było pieniądza papierowego, w sensie weksli i tak dalej. To się stworzyło dopiero XVI wiek mniej więcej. Razem z bardzo silnym w ogóle z powstawaniem koncepcji indywidualności. Bez tego nie było. I nie było być może tak potrzebne, bo narracja mogła być inna. Ale w koncepcji indywidualności dostęp do kontynuacji indywidualności poprzez kredyt i rzeczywistość finansową robi się bardzo ciekawe. To znaczy, myśmy sobie wymyślili pieniądze dosłownie. To nie jest coś, co zawsze było w takim sensie, w takim kontekście, jak nam się wydaje, że było. Akurat nie. 1000 lat temu czy 2000 lat temu to miało zupełnie inną funkcję, inne znaczenie dla wielu przynajmniej, czy dla masy, nie mówię o elitach, niż teraz dla jednostki w ogóle, bo klasy społeczne były zupełnie inaczej podzielone.
A więc, kończąc na dzisiaj, zaryzykujcie sobie nadal to ćwiczenie, być może wiedząc teraz z różnych względów, na czym ono tak może polegać i troszeczkę, dlaczego ono jest takie, a nie inne. I co zauważono i dlaczego warto to zaryzykować, żeby przeżyć to, co uważamy za tak, za pewnika i zobaczyć, że być może on nie jest aż takim, a to, co tak naprawdę nas trzyma, jest po prostu jednym wielkim świętym cudem, którego nie zrozumiemy, czyli zrozumiemy tego spójnika tej całej rzeczywistości i dlaczego i skąd, ale jest bardzo dużym ulgą dosłowne doświadczenie, że to nie my jesteśmy za to odpowiedzialni, albo nie my tego trzymamy. To jest bardzo, bardzo dużo takie... To jest tak, jakbyśmy całe życie stali pod ścianą, uważając, że musimy ją trzymać. Teraz Zen zaproponuje ci, no weź sobie tą rękę do kieszeni. Ja to mówisz, nie no, jak ja wezmę, to się rypnie wszystko. No i zobaczysz, że to się nic nie rypnie, ty tego w ogóle nie trzymasz. Ta nasza teoria, ja i to robię, i muszę, i to ode mnie zależy, bo jak nie, to jest część właśnie takich różnych narracji, które powodują jeszcze więcej cierpienia i właśnie nie są jakąkolwiek ulgą, tylko dają temu jeszcze więcej bagażu. Dlatego to przebudzenie się z tych wszystkich, kim ja niby jestem i nie jestem, i co muszę z tego powodu, a nie muszę, jest dla wielu z nas wtedy jedną wielką ulgą, że to naprawdę się żyje i że możemy bardziej się tym delektować, niż ciężko na to pracować. A to już by było zawsze coś. Innych problemów mamy tak czy inaczej wystarczająco. A więc w tym sensie.